gość Radia Oko. Pani magister Anna Sobiech z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pani Anna Sobiech przybyła do nas, żeby nam powiedzieć o ciekawym wydarzeniu, o ciekawej imprezie. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce jakby chciałaby i chce i robi to, mianowicie kreuje to życie kulturalne w Ostrołęce i myślę, że my wszyscy się z tego cieszymy. No i co to za wydarzenie? Pani Anna. Ja może jeszcze powiem, że tak jak pan redaktor powiedział, oczywiście uczelnia, którą reprezentuję, właśnie bardzo jest związana z naszym miastem. I pomimo tego, że zarówno założyciele naszej uczelni, jak i władze pochodzą z Warszawy, to zawsze twierdzą, że to Ostrołęka jest ich drugim miastem. Wynika to z tego, że jesteśmy uczelnią, która kształci już od ponad prawie 30 lat. Prawie 30 lat, no właśnie w przyszłym roku będziemy hucznie obchodzić godnie jubileusz 30-lecia, na który korzystając z okazji serdecznie wszystkich w imieniu pani rektor, pani profesor Łucji Lisieckiej oraz pana dziekana doktora Daniela Małdachowskiego serdecznie zapraszam. I dlatego też, że tak bardzo jesteśmy związani z naszym miastem, z Ostrołęką, włączamy się, tak jak pan redaktor powiedział, w różnego rodzaju inicjatywy, czego przykładem są właśnie organizowane w dniu dzisiejszym narwiańskie zaduszki literackie. Tak, właśnie to można by było podkreślić, że w ogóle uczelnie powinny się włączać w tego typu życie kulturalne, no bo gdzie szukać tego najwyższego poziomu? Tak. No chyba na uczelniach. Nadnarwiańskie zaduszki literackie mają być poświęcone w tym roku? W tym roku, jest to już trzecia edycja i w tym roku tych zaduszek, tej uroczystości i w tym roku poświęcone one będą Dionizemu Maliszewskiemu. Czyli ostrołęckiemu poecie, tak. Ale też kreatorowi życia kulturalnego w Ostrołęce. Oczywiście pan Dionizy Maliszewski był ponad 20 lat właśnie kierował Zakładowym Domem Kultury, tak, który był wówczas jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w naszym mieście. Tak, ja jestem ostrołęczaninem, więc wiem doskonale i chodziłem tam i pan Dionizy Maliszewski się przewijał jako dyrektor, prawda? Wspaniałe koncerty, zespołów, pieśni i tańca, Mazowsze i Kurpie. Tak, on był opiekunem zespołu pieśni i tańca właśnie Kurpie, tak. A i koncerty Mazowsze, tak jak pan redaktor wspomniał, oczywiście się odbywały. No i wspaniały też twórca. Tak. Tak. Myślę, że będzie to niezwykłe wydarzenie. Oprócz tego, że będziemy mogli poznać twórczość pana Dionizego Maliszewskiego, to wszystko będzie jeszcze ubrane, prawda, w cały ciąg wydarzeń. Co się wydarzy? To znaczy w organizację tej wyjątkowej uroczystości, z czego się bardzo cieszymy, włączyło się kilka osób, instytucji i tak naprawdę ta uroczystość, może zacznę od tego, że ta uroczystość organizowana jest pod honorowym patronatem pana prezydenta, na którego przychylność i pomoc możemy liczyć. Aktywnie w organizację tego włączyły się wszystkie szkoły, dyrektorowie, nauczyciele, uczniowie. Oprócz tego będą oczywiście ostrołęcy literaci i to bardzo ważne, bo oni nadadzą też odpowiedni koloryt tej uroczystości. Przyjedzie do nas i w tym dniu właśnie niektórzy z nich odłożą swoje obowiązki. Przyjedzie do nas pan profesor Samsel z Warszawy, tak, odłoży swoje zajęcia na uniwersytecie. Będzie pan Dariusz pan wójt gminy Kadzidło, zapomniałam nazwiska, Łukaszewski. Już tutaj, Łukaszewski, przypomniałam, mam nadzieję, że jak słucha mi to wybaczę. Nie zabraknie oczywiście pani Joanny Zyśk, autorki
książki biograficznej o panu Dionizym Maliszewskim i też się cieszymy z jej obecności. No oczywiście też bardzo ważna będzie obecność pana Kałuckiego, pana Mikulskiego czy pani Sobiech. Mam nadzieję, że nie. Nie pominęłam nikogo z literatów, także bardzo się cieszę. Jeszcze chciałabym wspomnieć, bo tak naprawdę na organizację tej imprezy składa się właśnie bardzo dużo osób jest zaangażowanych w tą imprezę. I bardzo ważne będzie taka oprawa, oświetlenie, oprawa muzyczna. I do tego przyczynił się pan Tadeusz Wiśniewski, który zorganizował właśnie pod tym kątem, aby po prostu to odpowiednio wyglądało. To wydarzenie też będzie uświetnione muzycznie, prawda? Tak. Oczywiście przyznam się szczerze, że niestety miał na nim wystąpić pan zespół Droga na Ostrołękę, to znaczy członkowie zespołu, pan Wojciech Dudkowski, tak, lider tego zespołu i pan Wojtek Richter. Aczkolwiek do tego nie dojdzie, niestety, bo pan Wojtek Dudkowski się rozchorował. Dlatego ubolewamy bardzo, ale pomimo tego oprawa muzyczna będzie, bo będą dwie uczennice, które zaśpiewają utwory. I jeszcze odsłuchamy utworu Dionizego Maliszewskiego, do którego pan Henryk Gadomski napisał muzykę. Całość poprowadzi? Całość poprowadzi moja skromna osoba, oczywiście pani rektor rozpocznie uroczystość, a imprezę poprowadzę ja i pan Jakub Rutka, znany wszystkim właśnie prezent. No, kiedyś pracował w Radiu Oko, więc Jakuba znamy. Tak. Ma wspaniały głos, więc... To może jeszcze zaprośmy wszystkich jeszcze raz tak oficjalnie na tą uroczystość. Przypomnijmy też, o której godzinie to się wszystko zacznie. Drodzy Państwo, korzystając z okazji, właśnie serdecznie wszystkich zapraszam, łącznie z panem redaktorem, na Narwiańskie Zaduszki Literackie, które odbędą się o godzinie 11:00, oczywiście w gmachu naszej uczelni i zapraszamy wszystkich, absolutnie wszystkich, nie tylko miłośników literatury. No mam nadzieję, że i młodzież słyszy to z naszych ostrołęckich szkół. Dlatego cieszymy się bardzo, panie redaktorze, że młodzież za pośrednictwem właśnie panu dyrektorów szkół, ta młodzież tak licznie uczestniczy, bo właśnie ważne jest to, żeby o tak wyjątkowych osobach, jakim niewątpliwie był pan Dionizy Maliszewski, dowiedziały się właśnie te młode osoby, bo my bardzo dobrze pana Dionizego Maliszewskiego znamy, więc warto by było przekazywać tą wiedzę właśnie tym młodym ludziom. Starsze pokolenie pamięta pana Dionizego Maliszewskiego tak po prostu z życia. Tak, właśnie. Więc zapraszamy serdecznie. Ja przypomnę, że gościem naszym była pani Anna Sobiech, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce i zaprasza na Narwiańskie Zaduszki Literackie. Literackie, zaznaczam to, drodzy państwo, będzie naprawdę świetna impreza, więc jeśli ktoś słucha, ma chwilę czasu, to zapraszamy. Wstęp jest wolny. Oczywiście, jak najbardziej. Zaproszenia owszem są dla wszystkich, takie oficjalne. Wstęp jest otwarty, także wszystkich serdecznie zapraszam. Zapraszamy serdecznie. Ja dziękuję bardzo pani magister Annie Sobiech za przybycie i zaprezentowanie. No i drodzy państwo, bierzmy teraz do Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, chociaż jeszcze chwilę czasu mamy, pewnie kawę zdążymy wypić. Z pewnością tak. Gość Radia Oko.